Teatr Nowy był z Pana spektaklem na festiwalu w Opolu i chciałam zapytać o tę, nazwijmy to, rywalizację z naszych poznańskich dziadów z dziadami wrocławskimi w reżyserii Michała Zadary. Te same teksty, a zupełnie inne interpretacje, prawda? No tak, bardzo chcieliśmy się spotkać i z ekipą Michała Zadary i obejrzeć nawet te dziady, ale się nie udało, ponieważ oni zostali we Wrocławiu, szkoda. No, trochę to tak wyszło, że Michał Zadara dał przedstawienie, premierę przedstawienia dziadów jakoś miesiąc wcześniej i my już wiedzieliśmy, że te dziady właściwie nie będą nas dotyczyć i ta interpretacja w ogóle Michała Zadary nam nie zaszkodzi. Nie wiem, jak on się czuje z naszymi dziadami, ale myślę, że zupełnie to są inne dwie drogi poszukiwania tego, co w tym tekście może być ważne i tyle. No właśnie, a skąd się wziął pomysł na taką oryginalną interpretację dziadów, jaką Pan zaproponował w swoim spektaklu? Bo są to przecież dziady bardzo oddalone od polskiego kontekstu i historycznego, i literackiego. No, ten pomysł jakoś pojawiał się wieloetapowo. Po pierwsze pomyślałem, że to będzie wspaniałe, jeśli wrócimy do przede wszystkim jakby tradycji słowa, do tego, żeby usłyszeć tego Mickiewicza. Żeby usłyszeć tego Mickiewicza, trzeba, że tak powiem, wejść w sytuację, w której poezja jest w ogóle potrzebna i mówienie jest w ogóle potrzebne i ma sens. Stąd próby dotarcia do tej sytuacji, nie wiem, zniewolonego, tego, który naprawdę ma o co walczyć. W ten sposób doszliśmy do jakiejś takiej figury Czarnego jako niewolnika i jako tego, który właściwie jest tożsamy, nie wiem, z polskimi chłopcami zamkniętymi w celi Konrada. To nie jest jedyny spektakl, który Pan reżyserował w Teatrze Nowym w Poznaniu. Jutro 12 Gniewnych Ludzi w Pana reżyserii jedzie do Bułgarii. Czy mógłby Pan coś więcej na ten temat powiedzieć? Właściwie to ja nie wiem za bardzo, co to są za festiwale, ale bardzo się cieszymy, że tam będziemy. Dla mnie to jest pierwszy wyjazd do Bułgarii. Będziemy w Teatrze w Sofii i na letnim festiwalu w Teatrze w Warnie. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję.